Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio demontowaliśmy pokrywę zaworów. Jak mogliście zobaczyć, mamy tutaj wałek rozrządu, pompowtryski. Mamy tutaj element, który tymi pompowtryskami steruje. Oraz mamy wiązkę. Jak to wszystko działa? Chodźcie bliżej, zaraz wam wytłumaczę. Zobaczcie. Tutaj mamy wałek rozrządu. Na wałku rozrządu znajdują się dwie krzywki, które sterują zaworem sącym i wydechowym. Dodatkowo w tym wałku, ze względu na to, że mamy pompowtrysk, oczywiście mamy jeszcze jedną krzywkę na samym środku, która steruje nam samym pompowtryskiem. Do tego jeszcze pod pokrywą zaworów jest wiązka, która biegnie właśnie do każdego z pompowtrysków. I spotkałem się z czymś takim w jednej z Audi, że po prostu jeden wtryskiwacz po korektach było widać, że tak jakby nie pracował, był zacięty, taki właśnie miał objaw. Ta korekta stała w miejscu i właśnie okazało się, że właśnie ta oto wiązka była do wymiany. Moi drodzy, wracamy do tematu. Tutaj mamy taki, można powiedzieć, wałek z tymi krzywkami, który jest popychany przez krzywkę na wale i popycha nasz pompowtrysk. To sobie damy na razie na bok. Tutaj nam wyleciało. O, tak to ma być. I teraz tak, moi drodzy, jak najprościej zdemontować takie pompowtryski? Oczywiście tutaj z boku jest stopka. Ja sobie ją wyjmę, bo miałem ją wsadzoną, ale mi wyleciała. Taka stopka, która tutaj z boku trzyma nasz pompowtrysk. Tutaj przez środek przechodzi oczywiście śruba i ten pompowtrysk jest dociśnięty do głowicy. Tą stopkę sobie też damy na bok. I teraz tak, z mojego doświadczenia najlepiej taki pompowtrysk, jak on siedzi długi czas, rozruszać sobie tak na boki, jednocześnie starając się ciągnąć go do góry. Wtedy ten pompowtrysk nam fajnie powinien wyjść. Ja już te pompowtryski miałem wcześniej wyjęte. Jak możecie zobaczyć, tak wygląda właśnie ten pompowtrysk. Tu mamy jedno uszczelnienie, drugie uszczelnienie, trzecie uszczelnienie i oczywiście podkładkę miedzianą, tak aby spaliny nie przezostawały nam się wyżej. Tutaj też warto sobie wspomnieć, że ja spotkałem się z taką sytuacją, że silnik diesla właśnie na takich pompowtryskach potrafił ciężko odpalać ze względu na to, że układ paliwowy się zapowietrzał. Ze względu na to, że tutaj właśnie te uszczelnienia puszczały i kompresja szła do paliwa. Dlaczego tak się dzieje? Za chwilę o tym wam powiem. Pompowtrysk dajemy sobie na bok. No i teraz wypadałoby, abym wziął was w rękę, ale może nie będzie trzeba. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Ja jeszcze tutaj przyświecę latarką i mam nadzieję, że będzie to widać. Zobaczcie, tutaj mamy dwa kanaliki. Na dole mamy kanał, który zasila nam wtryskiwacz w paliwo oraz u góry mamy kanał przelewowy. Czyli generalnie teraz wleci zdjęcie zwykłego wtryskiwacza na common railu. W zwykłym wtryskiwaczu z boku idzie rurka, która jest do niego przykręcana, która zasila go z szyny w paliwo oraz u góry mamy taki wężyk, który jest wężykiem przelewowym. Tutaj to wszystko działa bardzo podobnie, jedynie co mamy to schowane tak jakby w głowicy. Czyli zasilanie i powrót mamy w głowicy, nie mamy tego fizycznie na zewnątrz. Dlatego też mówiłem, że jeżeli w naszym pompowtrysku te uszczelnienia puszczą, efekt tego jest taki, że kompresja z cylindra jest wtłaczana wyżej, a tutaj już mamy i przelew, i zasilanie. Czyli układ paliwowy w naszym silniku z pompowtryskami może w ten właśnie sposób się
zapowietrzać. Z takim przypadkiem się spotkałem, więc o takim przypadku Wam mówię. Ok, moi drodzy, a więc ze względu na to, że ta stopka mi wypadła, ona w taki sposób jest przykręcana tutaj do głowicy i trzyma nasz wtryskiwacz w takiej pozycji, w jakiej on być powinien. Tutaj wchodzi nam wiązka zasilania, następnie tutaj mamy zasilanie przelew oraz w momencie, kiedy dany wtrysk ma wtłoczyć odpowiednią ilość paliwa, właśnie ta dźwigienka naciska na niego, a jest to przenoszone za pomocą tej krzywki na wale. Co jeszcze by warto było wspomnieć, jeżeli chodzi o pompowtryski? Jak widzicie, ta dźwigienka, która popycha nasze wtryski, wygląda mniej więcej tak, działa w ten sposób. Tutaj też mamy śrubę do regulacji, ze względu na to, że właśnie te dźwigienki należy w tych pompowtryskach regulować. Dobra, myślę, że chociaż trochę opowiedziałem Wam o pompowtryskiwaczach, więc widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie nasz silnik będziemy rozbierać dalej. W tym odcinku to na tyle, jeżeli jesteście nowi, jeżeli ten odcinek Wam się podoba, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!